Cześć, z tej strony Damian Roszewski, apki.com.pl. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać aplikację na swój sposób wyjątkową. Jest to aplikacja stworzona przez Polaków, przez polskie 3R Studio. I jest ona dodatkiem do książki o nazwie E-Marketing – Współczesne Trendy – Pakiet Startowy. Aplikacja pokazuje możliwości rozszerzonej rzeczywistości. Jest zarazem uzupełnieniem jednego z działów tej książki. Za chwilę Wam wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. Jak widzicie, na okładce książki mamy 6 ikon. I tak naprawdę one są kluczowe w działaniu aplikacji, ponieważ właśnie z nich aplikacja korzysta. Każda z nich to inna funkcja, która pokazuje możliwości rozszerzonej rzeczywistości i pokazuje w sposób bardzo fajny, o czym za chwilę Wam jeszcze opowiem. A oto aplikacja. Aplikacja nazywa się tak samo jak książka E-Marketing. Jak widzicie, po włączeniu jej i skierowaniu na okładkę książki pojawiają nam się ikony na okładce książki. Zobaczmy po kolei. Pierwsza z nich. Aplikacja mobilna powinna być rozwinięciem, uzupełnieniem dla strategii marketingowej, a nie jej podstawą. Gdy klikniemy, tworzy nam się coś takiego. Jest to nic innego jak minigierka, w której chodzi o to, aby uzupełnić ten środkowy diagram, wybierając odpowiednie elementy z boku. Na przykład wybieramy niebieski, zielony, o, jeszcze nam brakuje, to pewnie jeszcze żółty i udało się. Tu na przykład wybieramy niebieski, a za duży, może zielony, udało się. Fajny sposób na pokazanie tego, jak rozszerzona rzeczywistość może służyć nawet do zabawy, do gier i do rozrywki. Kolejną ciekawą możliwość rozszerzonej rzeczywistości pokazuje nam druga ikona. Spraw, gdzie możesz kupić książkę w Twojej okolicy. Po kliknięciu otwiera nam się mapka. Co prawda nie jest to prawdziwa mapka, która pokazuje naszą okolicę, ale całkowicie zmyślona mapa, stworzona przez twórców aplikacji. Niemniej pokazuje ona możliwości rozszerzonej rzeczywistości i jak rozszerzona rzeczywistość może nam służyć, chociażby gdzie jesteśmy na mieście, czegoś szukamy, nie możemy znaleźć. To tak właśnie może działać rozszerzona rzeczywistość i pomóc nam w naszych działaniach. Gdy nieco oddalimy aplikację od mapki, powinny nam się pojawić pobliskie empiki, gdzie naprawdę można kupić książkę. Niestety mieszkam w takiej okolicy, gdzie empików akurat nie ma, nigdzie blisko, są w centrum miasta, ja mieszkam na samych obrzeżach. Ale sprawdzałem i wiem, że ta funkcja rzeczywiście działa. Trzecia ikona to trzeci element i pokaz tego, jak może być wykorzystywana rozszerzona rzeczywistość. Podziel się swoimi przemyśleniami. Po kliknięciu nią wysuwa nam się taki oto słup ogłoszeniowy. Możemy go sobie śmiało obracać. Możemy przybliżyć całkowicie obraz i zobaczyć, co jest napisane na danym ogłoszeniu. Bardzo fajny sposób na skontaktowanie się z twórcami książki i zostawienie im wiadomości. Spróbujmy taką postawić. Klikamy, wpisujemy apki i klikamy OK. Jak widzicie, jest napisane apki. Rzeczywiście. Naprawdę fajny, ciekawy sposób pokazania tego, czym może być rozszerzona rzeczywistość i zarazem sposób na skontaktowanie się z autorami książki, zostawienie wiadomości. Możemy zostawić jakieś sugestie, możemy powiedzieć, co nam się w książce podobało. Przejdźmy do kolejnej ikony. Technologie mobilne rozwijają szybciej niż myślisz. Nadążasz?
Ta ikonka, po kliknięciu w nią, a konkretnie w napis pod nią, zobaczymy klepsydrę. Za chwilę zegary, które to pokazują czas systemowy w naszym telefonie. Jest 9:53, zgadza się, jak widzicie, tak jak obracam, książka cały czas jest w obszarze widoku kamery smartfonu. Tak obraca się cały obraz. Możemy naprawdę obejrzeć klepsydrę z każdej strony. Naprawdę fajna sprawa. Co ciekawe, mamy też taką funkcję jak Share. Klikając nią, w każdej chwili możemy wykonać zdjęcie, a następnie udostępnić je w jednym z serwisów społecznościowych, wysłać komuś na maila, wysłać komuś wiadomości na Messengerze czy też Hangouts. To, co najbardziej podoba mi się w aplikacji e-marketing, to książka teleadresowa. Skontaktuj się z autorami. Znajdziemy ją po środku w dolnym rzędzie. Po kliknięciu w nią otwiera nam się książka ze wszystkimi autorami tego tytułu danego. Możemy ją sobie przeglądać. Każdy autor sam zadecydował o tym, co udostępnił. Mamy na przykład stronę internetową, numer telefonu, adres. Bardzo fajną funkcją jest to, że każdy z kontaktów możemy dodać do swojej książki telefonicznej w telefonie. Wystarczy kliknąć tylko na tą tutaj ikonkę i od razu otrzymujemy możliwość zapisania kontaktu w swoim telefonie. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajny sposób na poznanie autorów, też skontaktowanie się z nimi, tak samo jak wcześniej prezentowany słup ogłoszeniowy. Jak widzicie, książka jest zrobiona naprawdę w fajny sposób. Na pewno to milszy i fajniejszy, ciekawszy sposób na poznanie autorów, przeglądanie ich danych, niż jakiś tam spis na ostatniej stronie. Ostatnim i chyba zarazem najbardziej rozbudowanym elementem aplikacji jest ta oto tajemnicza koperta. Po kliknięciu w nią otwiera nam się biała kartka z ołóweczkiem, której możemy rysować. Nie jest to oczywiście zadanie łatwe, ale jest w pełni wykonalne. O, prawie udało mi się napisać A. Możemy nawet zrobić tak, że przytrzymamy palec, będziemy jeździć smartfonem, aplikacja dalej będzie nam rysować. No właśnie w taki sposób spróbujemy zrobić A. Jak już mówiłem, o, wyszło trochę lepiej. Nie jest to zadanie łatwe, ale w pełni wykonalne. I to też zarazem pokazuje, do czego może służyć rozszerzona rzeczywistość. No i to chyba na tyle. Chciałem Wam pokazać tą aplikację z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wykorzystuje zjawisko rozszerzonej rzeczywistości, które jeszcze nie jest zbyt często stosowane w aplikacjach mobilnych. No i jak widzicie, możliwości są naprawdę spore. Po drugie, jest to aplikacja stworzona przez Polaków, a zawsze polskie pomysły warto propagować. Po trzecie, jest to moim zdaniem świetny sposób na to, jak można promować książkę i pokazywać to, o czym się tak naprawdę pisze w tej książce, ponieważ to właśnie jest aplikacja. Pokazaniem możliwości rozszerzonej rzeczywistości, o której jest też mowa w książce. A chyba właśnie na przykładach jest się uczyć najlepiej i najłatwiej. Dzięki za obejrzenie filmiku. Na dole macie link do aplikacji i przy okazji subskrybujcie mój kanał.